Dzień dobry. Po długiej przerwie wracam z cyklem Chmielobrody Kontra. A że gość dzisiejszego odcinka będzie wyjątkowy, to także wstępniak postanowiłem nagrać inspirując się kanałem mojego rozmówcy. I chociaż talentu do rysowania zbyt wielkiego nie mam, chociaż mocno się staram, to właśnie taka forma zapowiedzi wydaje mi się najbardziej odpowiednia. W końcu kto jak kto, ale nikt poza Jarosławem Juszkiewiczem w tak charakterystyczny sposób nie wypowie słów. Kieruj się na południe. Jarek, 3 lata temu się widzieliśmy ostatnio, nawet trochę tak, ponad. Sprawdzałem to dzisiaj. Kawał czasu i wtedy... Ile wyświetleń? Najwięcej na moim kanale. Tak naprawdę do dzisiaj żaden film nie przebił tamtego, co mnie zupełnie nie dziwi. Chyba jakieś 18 tysięcy będzie teraz wyświetleń. Co, biorąc pod uwagę, że jest to vlog piwny, więc chyba mało popularny, to jest i tak bardzo dobry wynik. Oczywiście abstrahując od wyników Tomasza z blogu blogkopera.com oczywiście. Niemniej, te 3 lata temu, jak rozmawialiśmy o tym, jak zostałeś głosem Google'a, jak na co dzień wygląda twoje życie, to był chyba jeden z pierwszych filmów pokazujący światu ciebie jako Jarosława Juszkiewicza. Nie jeden z pierwszych, pierwszy. Pierwszy, to w ogóle tak, świetnie. Tak, tak, byłeś tutaj pionierem. A, no to tym bardziej się cieszę. I wtedy to był boom, tak? Film pojawił się na Wykopie i każdy zaczął widzieć, jak wygląda twarz głosu Google'a, głosu Google Maps. No i teraz spotykamy się po tych 3 latach, bo w zeszłym roku, w maju, gruchnęła wiadomość, że Google stwierdza, okej, Jarek od 2007 roku był głosem nawigacji Google Maps, ale my teraz idziemy w sztuczną inteligencję, musimy się rozwijać, zastępujemy. Jak przyjąłeś tę wiadomość? Siedziałem dokładnie przy tym biurku, chociaż nie na tym krześle, i oglądałem jakiś serial. To był chyba coś z Breaking Bad jeszcze, El Camino, rzecz, która się dzieje po Breaking tak Bad. Jest. Dlaczego to zapamiętałem? Bo ważne momenty w życiu się zapamiętuje. I dostałem SMS od koleżanki z Dziennika Zachodniego, od Marzeny Bugały, która jest fotoreporterką, i napisała: o, już nie jesteś Google Maps. No i włączyłem telefon i rzeczywiście usłyszałem automat. Zawołałem żonę, mówię: Kasiu, pewien etap się zakończył w naszym życiu, no ale to było fajne, poza tym jeszcze zostałem głosem Janosika. Janosik świetnie sytuację wykorzystał, bo następnego dnia już informowali, że my nie zamieniamy ludzi na automaty. Zresztą wystąpiłem w jakimś ich filmie i stwierdziłem, no dobrze, no skończyło się, to nie jest coś, co zdefiniowało moje życie, przynajmniej według mnie. Robię masę innych rzeczy. I pomyślałem sobie, to jest koniec, to był wieczór, idę spać, rano wstanie nowy dzień. Ale pomyślałem sobie, że jestem coś winien ludziom, więc poprosiłem moją córę, żeby narysowała szybko 5 grafik, bo wszyscy mnie zawsze pytali, skąd do kurwy nędzy mam wiedzieć, gdzie jest południe. No więc pomyślałem, że na pożegnanie wyjaśnię kierunki świata. Ala zrobiła parę tych rysunków. Bardzo mi się nie chciało. Wszedłem do studia tutaj za ścianą i na szybko nagrałem ten film komórką. Montowałem to chyba całe 3 minuty. Wrzuciłem to rano w sieć, wrzuciłem na Facebooka swojego, bo w ogóle nie, YouTube nie był planem. I zaczęły nagle przychodzić informacje, nie mogę zobaczyć, nie mogę zobaczyć, nie mogę zobaczyć, bo to jest twoje konto prywatne. Miałem konto na Facebooku, przepraszam, na YouTubie, na którym wrzucałem jakieś drobne filmy, żeby znajomi zobaczyli. I wrzuciłem to na YouTube i w ogóle zapomniałem. Ale wrzuciłem też linka na wykop. Tak, na wszelki wypadek, z przyzwyczajenia. Mniej więcej, i to było około 9 rano. Około godziny 14 film miał 150 tysięcy wyświetleń. I teraz oczywiście mogę pluć sobie w brodę, bo ja nawet nie zmonetyzowałem tego kanału, żeby było ciekawiej. Dopiero po paru dniach się kapnąłem. To nie miało znaczenia. I to był szok. To był szok, że ludzie tak zareagowali. I natychmiast pojawiły się głosy, że chcą, żebym wrócił. Ja wiem, jak działają korporacje. Korporacje działają tak, że ludzie krzyczą, że chcą, żeby coś wróciło i coś wraca. Przypomnę, że Apple Siri dalej nie mówi po polsku. Co się okazało? Ludzie zaczęli protestować. Oczywiście nie wyszli na ulicę, ale zaczęły spływać informacje na stronę Google Maps Polską na Facebooku.
No i pomyślałem, że to jest po prostu miłe. Minęło kilka dni, zadzwoniło do mnie parę osób, dostałem kilka propozycji, bo się nagle zrobiło wokół mnie głośno. I wieczorem chyba ta sama koleżanka do mnie napisała: ty, Jarek, wróciłeś. No, 4 dni tak naprawdę zajęło Google'owi przetworzenie tej informacji, która padła od użytkowników niezadowolonych, zresztą byłem też wśród nich, że zastępują twój głos sztuczną inteligencją. Czyli był start bota, 4 dni po prostu masa mega ciepłych słów w twoją stronę, oczywiście szkalujących tego bota. Za 4 dni Google stwierdzał: no dobra, ja. To jest coś niesamowitego, bo to pokazało, że jednak głos ludzi nawet przy korporacjach jest ważny. Zadzwoniły do mnie polskie Google, które powiedziały, że tak, następnym razem, komunikat prasowy zresztą chyba wydały, że następnym razem będziemy to konsultować i przez jakiś czas jeszcze pan zostanie. No i cieszę się, że zostanę przez jakiś czas. Przecież wiem, że nie do końca świata i wszechświata, ale to miłe. To miłe, że tak to się zadziało. Co w ślad za tym poszło? Bo to nie było tak, że wróciłeś, tylko jednak zrobił się wokół ciebie szum. Zrobił się szum i jak zobaczyłem, że głównie to były bardzo miłe komentarze i to mnie zaskoczyło, bo jako dziennikarz jestem przyzwyczajony do tego, że są różni odbiorcy. I było oczywiście kilka takich ciepłych komentarzy: spierdalaj z YouTube'a, albo Atencjusz płacze, bo skończyła mu się licencja z Google'ami i teraz już nie ma co robić. Drogi użytkowniku, nigdy nie miałem podpisanej żadnej licencji, to tak nie działa. Bardzo bym chciał dostawać tantiemy, ale lektorzy takie roboty robią raz. Ale w większości to były głosy poparcia i to było miłe. Ktoś mi napisał: o, widzę potencjał w tym kanale. I ten jeden komentarz zupełnie przypadkowej osoby spowodował, że właściwie może by ten KNIF przedłużyć. W międzyczasie do mnie zadzwoniło Dzień Dobry TVN, gdzie wystąpiłem, zarzekając się, że nie jestem youtuberem. Wracając z Warszawy do Katowic, już pomyślałem, że właściwie dlaczego by nie otworzyć kanału na YouTubie, bo to jest zupełnie nowa forma komunikacji z ludźmi. Pokochałem YouTube'a, chociaż jest to miłość trudna, bo tak naprawdę nie wiem, co kocham, jeżeli chodzi o algorytm nierozpoznany chyba przez nikogo. Coś o tym wiesz? Tak. Ale YouTube ma w sobie to, że mam taką dewizę i cieszę się, że mogę jej używać w życiu, że żyjemy za krótko, żeby robić coś, czego nie lubimy. A YouTube idealnie się wpasowuje w tę filozofię. Nie chcesz kręcić? Nie kręcisz. Są YouTuberzy, tacy jak Adbuster, którzy na przykład przez 3 miesiące nie wrzucają filmu. I nic się nie dzieje. No bo nie musisz tego robić. Ja też, jak mam ochotę, to kręcę. Jak podobno algorytm tego wtedy cię głaszcze po główce, jak robisz to regularnie. Ponoć tak, ale jakoś uważam, że w blogerce piwnej to tak to głaszczenie jest takie, że nie pomoże. Oczywiście przez pierwsze miesiące sprawdzałem codziennie po kilka razy statystyki, ale nie. To jest tak jak z akwarium morskim, które mamy za sobą. Są użytkownicy, którzy po prostu spojrzą na koralowce i wiedzą, czy są zdrowe, czy nie. A są tacy, którzy mają całe laboratorium chemiczne, mierzą wszystkie odczynniki i tak właśnie z tymi statystykami było. I potem przestałem to robić. Co więcej, przepraszam was, drodzy użytkownicy, przestałem też śledzić przypływ czy odpływ subskrybentów. Wiem, że to jest najważniejszy parametr, ale nie można robić wszystkiego pod publikę. Tak sądzę. Wydaje mi się, że z takim podejściem ponad 65 tysięcy subskrybentów na dzisiaj. Ale było 67, spadło. No. Tak, to się czasem zdarza, ale 65, 67, ja mam 1700, więc teraz skalę mamy zupełnie też inną, więc wydaje mi się, że te 65 tysięcy przy tych treściach, które podajesz, fajnych, lekkich, często śmiesznych, to jest fajny wynik, jak na nie takie stuprocentowe zaangażowanie, nie? Bo ja na przykład, wiesz, moim znajomym jest Maciek Dąbrowski, czyli jeden z popularniejszych youtuberów, kanał z dupy. Jestem fanem. Pozdrawiam Maćku. Pozdrawiamy Maćka. I Maciek na przykład mega jest zaangażowany, tak? On ma swoją ekipę, pisze scenariusze, więc to jest już konkretna produkcja. A ty po prostu widać, że masz z tego fan. Jeżeli spojrzysz na przykład GF Dawin, którzy mają po prostu profesjonalną ekipę filmową, no to chapeau bas, bo to jest
GF Darwin, nie wiem czy ich znasz w ogóle. Tak, oczywiście. No, grupa filmowa. Grupa filmowa Darwin. Pozdrawiam też serdecznie. No, oni pokazali, że można to robić profesjonalnie. Po prostu ze wszystkim, z dronami, z ekipą, ze scenariuszem, który jest dopracowany. Ja nawet się tu nie mierzę. Ja jakby swoją pracę wykonuję w radiu i w planetarium. To jest hobby. I myślę, że ludzie oglądając dostrzegają momentalnie fałsz. Ja się przekonałem na jednym filmie, który usunąłem w końcu, bo wydaje mi się, że przekroczyłem pewną granicę. To był film, zresztą użytkownicy piszą, żebym go przywrócił, dlaczego polscy lektorzy nie czytają pornosów. I myślę, że troszkę za bardzo przegiełem i troszkę też nie byłem sobą. Mhm. I od razu się pojawiły takie komentarze, fajne, ale cringe'owe. I warto się kierować komentarzami, bo jak masz doświadczenie z mediów, to doskonale wiesz, które komentarze są złośliwe po to, żeby były złośliwe, a które są takie, z których możesz wyciągnąć jakieś wnioski. Konstruktywna krytyka, nie? A nie hejtowanie takie dla hejtu, z czym no, sam wspomniałeś wcześniej, że się spotkałeś. Mi też się to zdarzyło. Sprawa jasna. A powiedz Jarek, bo kanał na YouTubie to jest jedno. Tak. Zresztą zachęcamy, link do kanału będzie w opisie filmu. Wejdźcie, jak nie, subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę, tak jest. I dzwoneczkiem. Tutaj też subskrybujcie, to musicie zrobić. W każdym razie zerknijcie, bo naprawdę fajne treści. Ale to jest jedna rzecz, która się wydarzyła po tym zamieszaniu z głosem Google Maps z zeszłego roku. No ale przypuszczam, że też kilka fajnych propozycji dodatkowych wpadło. Po takiej akcji, bo to, że tutaj siedzimy i wiecie, jest Polish Voices, piękny neon, lokowanie produktu oczywiście, czyli firma twoja i twojej żony, tak. Bo przypominam, że przecież Jarek jest zawodowym lektorem. Dzisiaj żona na mnie nakrzyczała głosem odkurzacza Rumba, dosłownie pół godziny przed twoim przyjściem, krzycząc opróżnij pojemnik na śmieci, naprawdę. No więc takie historie, jak ktoś chce skorzystać, proszę bardzo, Polish Voices, bo tych propozycji też wcześniej dużo twojego głosu można było usłyszeć. Mhm. Ja na przykład bardzo sobie cenię twoje seanse w Planetarium Śląskim, który teraz jest przebudowywany, bo to zawsze była przyjemność usiąść, popatrzeć w gwiazdy i usłyszeć ten głos, ale wydaje mi się, że jakieś ciekawe propozycje w wyniku tego zamieszania też padły. Tak, parę dni temu zadzwonił do mnie pan, mówiąc, że promuje urządzenie, którego budowę wspiera sam Elon Musk przy okazji misji na Marsa. No więc momentalnie miał 100% mojej uwagi. Nie wiem, czy ja w ogóle mogę opowiadać o tej historii, ale chyba mogę. Mówię, no czy mogę panu pomóc? No bo nagrywamy reklamówkę tego urządzenia. To jest taka lodówka, która pozwala hodować rośliny i tam jest oświetlenie. Mówię, o super, no właśnie w długotrwałych misjach marsjańskich, ale ziemskie zastosowanie jest jeszcze jedno. Otóż ta lodówka również blokuje świetnie wszystkie zapachy. Mówię, a jestem w domu, już wiem, do czego może służyć ta lodówka. Mówię, proszę pana, a czy na tej reklamówce, którą mam czytać do internetu, będzie też zdjęcie tej rośliny? No tak, ale zdjęcie jest zrobione w Holandii. No, nie skorzystałem z propozycji, bo trzeba bardzo uważać, żeby nie zostać przyklejonym do jakiegoś określonego produktu. Ale jak jeszcze pytasz, no jedną z ciekawszych propozycji, to znowu Dzień Dobry TVN. Niektórzy z moich kolegów się bardzo z tego nabijali, ja potraktowałem to z pewnym przymrużeniem oka. Czytałem w studiu Dzień Dobry TVN w swetrze świątecznym, widziałeś, prawda? I w kapciach z reniferami życzenia od widzów. Ale cały ten program miał taki klimat, więc to było też ciekawe doświadczenie, zobaczyć to wszystko przy pracy. No i oczywiście zwiększona ilość tak zwanych zleceń lektorskich, bo nagle słyszę, że jestem najbardziej znanym głosem w Polsce, co nie jest prawdą, bo najbardziej znanym głosem w Polsce jest Krystyna Czubówna i cała masa innych wspaniałych lektorów. Ireneusz Załóg, którego bardzo polecam, lektor z Katowic, genialny. Także no, pojawiły się takie propozycje, rzecz jasna. Współprowadziłem program, który niestety już się nie pojawia, ale pewnie można go znaleźć w internecie, realizowany w Muzeum Historii Komputerów, godzinka, czyli dwie, poświęcony starym komputerom. I pewnie też gdzieś to, że mój pysk stał się bardziej znany, sprawiło, że że jestem. No wiesz, ja myślę, że na ten czas, kiedy było to zamieszanie, byłeś wtedy najbardziej rozpoznawalnym głosem, bo
Krysię Czubównę i innych lektorów my znamy, kojarzymy, ale o nich się nie mówi na co dzień, a wtedy o tej sytuacji jednak się mówiło. Nie? Moja matka rodzona była przerażona. Synku, gdzie otwieram, tam jest coś, ja jestem przerażona. Pytałeś jeszcze o różne propozycje, na przykład studenci z Poznania, chyba z Poznania albo z Wrocławia, robili urządzenie, elektroniczny dozownik do rekordów, nie, co to było? Elektroniczny dozownik do picia piwa na imprezach studenckich. I też taki śmieszny komentarz tam czytałem, ale zdarzyło mi się też wziąć udział w bardzo fajnych akcjach w Poznaniu, na przykład, dlatego mi szedł do głowy. Ekipa zrobiła film promujący akcję karmienia zwierząt w czasie pandemii w schronisku dla psów w stylu Casa del Papel. I to świetnie było zrobione. Kasia Gandor, którą też pozdrawiam, słynna youtuberka, też gdzieś tam wykorzystała w swoim filmie, gdzie wspieraliśmy schronisko w Warszawie, więc może też udało się trochę dobrych rzeczy zrobić i to mnie cieszy. Sprawia mi to radość. No i dobrze, to jest najważniejsze. Okej, do rozmowy o tym, co jeszcze robiłeś i być może jakie masz plany, wrócimy tymczasem. No, jesteśmy w programie, w cudzysłowie, Chmielobrody Kontra, w związku z czym nie spotkaliśmy się tutaj tylko, żeby pogadać, ale żeby też spróbować skosztować. Będziemy degustować. Piwo kraftowych się nie chleje. Można oczywiście, ale my będziemy degustować. I tradycyjnie mamy puszkę Jokera, w której może być wszystko. I mamy piwo, które możesz wybrać od razu. To jest Gelato Berries and Cream. Funky Fluid, browar, który w zeszłym roku, w 2020, miał największą liczbę nowych piw premierujących. Chyba owocowe piwo. I teraz tak, to jest Raspberry, Blackberry, Marshmallow and Vanilla Pastry Sour. Styl, który pojawił się w krafcie całkiem niedawno i bardzo mocno eksplodował, dlatego że to są piwa słodkie i kwaśne. I mają takich odbiorców, wiesz, ja wiem, że ty lubisz słodkie piwa, dlatego specjalnie przygotowałem, żebyś wiedział, że możesz od razu wybrać to, co powinno ci zasmakować, albo zaryzykować oczywiście. 19 stopni Plato, 5,8% alkoholu. Ci, którzy śledzą moje kanały, siedzą bardziej w krafcie, wiedzą, że ten stosunek ekstraktu do alkoholu mówi o tym, że to jest bardzo dużo cukrów resztkowych, więc ono będzie słodkie. No i ja już ci przeczytam składniki. Woda, sód jęczmienny, sód pszeniczny, pire z malin, pire z jeżyn, laktoza, płatki owsiane, płatki pszenne, maltodekstryna, chmiel Eldorado, drożdże, bakterie kwasu mlekowego, pianki marshmallow, ekstrakt waniliowy i aromaty naturalne. Już ci od razu powiem, sięgnę po Jokera z jednego powodu, choć jest duża szansa, patrząc na nasz poprzedni film, że w niego włożyłeś pewnie jakąś paść straszną, ale mam nietolerancję laktozy, więc wolę nie ryzykować. A widzisz, no dobrze. To jeżeli tak sytuacja wygląda, to zaraz za moment, dlatego że wrócimy do Was w kolejnej części.